Dzień dobry, dzisiaj Państwu przedstawiamy Opla Insignia z 2012 roku. Tutaj auto w wersji z silnikiem 2-litrowym turbo o mocy 220 koni. Jest to auto z silnikiem z tryskiem bezpośrednim, dlatego została tutaj specjalnie zamontowana instalacja dedykowana do tego konkretnego silnika. Jest to w tym przypadku produkt firmy Landi Renzo Direct. I tak, na pierwszym planie widzimy komputer od instalacji gazowej. Tutaj mamy reduktor z filtrem fazy ciekłej. Obok mamy filtr fazy lotnej. Tutaj pod obudową, zaraz pokażemy. Mamy wtryskiwacze gazowe Landi Renzo. I tak, spalanie benzyny w takim aucie oscyluje w granicach 14 litrów, dlatego po montażu LPG mamy spalanie na poziomie około 15 litrów LPG plus 1,5 do 3 litrów dotrysku benzyny. I tak, dotrysk benzyny jest potrzebny tutaj w celu chłodzenia wtryskiwaczy benzynowych, bo jak mówiłem wcześniej, jest to silnik z tryskiem bezpośrednim, czyli wtryskiwacze benzynowe ma bezpośrednio w komorze spalania, więc podczas pracy na gazie istniałoby niebezpieczeństwo ich zapieczenia się od wysokiej temperatury. Do tego stosuje się tak zwany dotrysk. Pomimo tego mamy dużą oszczędność, bo na każdym 1000 km oszczędzamy około 340 zł. Dla porównania koszt przejechania na benzynie 1000 km jest to 690 zł, na LPG już tylko 350. Przejdźmy dalej do wnętrza. Przełącznik w aucie mamy zamontowany na słupku lewym, tutaj przy otwieraniu maski. Teraz wlew. Wlew w aucie mamy zamontowany przy wlewie benzyny, jak widzimy jest to wlew dokręcany. I zbiornik. Zbiornik w aucie mamy oczywiście w miejsce koła zapasowego. Tutaj w tym przypadku mamy zbiornik 60-litrowy, co daje nam około 48 litrów gazu i zasięg blisko 340 km. Podsumowując, cena instalacji, czyli zestawu Landi Renzo Direct w tym konkretnym aucie, jest to koszt 5500 zł i zwrot następuje po około 16 100 km. Dziękuję, zapraszam na kolejne filmy.